Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w sercu Gór Świętokrzyskich, w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Nie brakuje tu górskich szlaków, pięknych lasów i łąk. Krajobraz może nas jednak zaskoczyć, gdy zauważymy wyjątkowe stado. Farmę z osiołkami prowadzą tu Ania i Piotrek, którzy, jak mówią, są w tych zwierzętach zakochani po uszy. Od lat studiowali tajniki hodowli i pracę z nimi w kraju i za granicą. Postanowili po prostu robić to, co sprawia im radość. Obrać za życiową misję opiekę nad tymi cudownymi zwierzętami. Miłością do osiołków pała już również ich syn, Stefan. Jak robi osiołek, Stefanku? Na wędrówkę z osiołkami postanowiła się wybrać także Marysia. Łatwo nie było, ale na pastwisko w końcu dotarła. No chodź, chodź. No chodź. No chodź. Chodź. Chodź, pójdziemy sobie. Zobacz, idziemy do innych osiołków. Chodź, chodź. Idziemy sobie, jaki cudowny spacer. Czasem to najtrudniejsze w spacerku, najtrudniejsza część to jest ruszenie. Więc właśnie ruszenie i takie kręcenie się czasem wymaga od nas troszkę cierpliwości po prostu. Cześć! Nie, jaka ośla rodzinka cudowna. No jakie pięknoty! No już większych nie ma. Jakie tutaj imiona mają te piękne? To jest po kolei Bonom, Bino, Koko, Gamp, Gizmo, Wik. Przyszedł Gaz i na końcu jest Fogo. Przecież widać. O, ja tak. Już wezmę kantarek. Cześć. Podoba ci się mój szalik? Hmm? A tu jaki? No, oczywiście. I to jest całe statko. Czy tutaj jest taka miłość między nimi? Statko. Zdecydowanie tak. Osiołki to są bardzo towarzyskie zwierzęta, wybitnie stadne, więc one muszą być zawsze wszystkie razem. One wszędzie się razem pojawiają, tak jak gdzieś któryś idzie, no to wszystkie tam tak naprawdę idą. Jaka jest wasza historia w tym miejscu? Przeprowadziliśmy się tutaj około 6 lat temu do domku, który właśnie widzimy w tle. Pomieszkaliśmy 2 lata, troszkę się zaznajomiliśmy z miejscem, z sąsiadami, no i tak stwierdziliśmy, że to jest to. Więc wtedy wyjechaliśmy. Tak domek. Przewrotnie po prostu. Tak, troszkę, żeby zażyć jeszcze przygód, może troszkę życia. Pojechaliśmy do Meksyku, polecieliśmy i tam na rowerach zaczęliśmy jechać w kierunku Ameryki Południowej. Dotarliśmy aż do Boliwii. Zajęło nam to prawie rok. Po czym wróciliśmy do Europy, do Francji, która jest ostoją takiej oślej tradycji, kultury w tym momencie. I tam podróżowaliśmy, odwiedzaliśmy różne ośle farmy w ramach wolontariatu. Po czym kolejne pół roku pracowaliśmy w Szwajcarii, żeby troszkę zarobić pieniążków. I kupiliśmy nasze pierwsze osiołki, pierwsze 3. I z tymi pierwszymi przyszliśmy tutaj na piechotę właśnie z Francji. Na piechotę? Jak długo szliście? Na piechotę. Prawie 3 miesiące szliśmy. Osiołki były juczne, czyli niosły wszystkie bagaże na sobie, miały specjalne siodła. A my szliśmy obok nich i tak przez ponad 1000 kilometrów te 3 miesiące sobie spacerowaliśmy spokojnie. Często się zatrzymywały, bo zauważyłam, że lubią robić przystanki. Tak, osiołki lubią robić przystanki. To jest bardzo ostrożne zwierzę przede wszystkim, nie mylić z upartym. I on jak ma świetny słuch, tak? Ma to olbrzymie ucho i dobry węch, słuch. I jak coś tylko gdzieś tam zaszeleści, to on się zatrzymuje na wszelki wypadek, żeby sprawdzić, czy to nie jest jakiś tygrys. No i jak stwierdzi, że nic go nie chce zjeść, to wtedy rusza dalej. A jak reagowali na waszą wędrówkę ludzie? Bardzo miło. Wszyscy byli bardzo przyjaźni, bo też osiołki przyciągają chyba osoby takie o takim dobrym usposobieniu. Uwaga, bo mój szaliczek, widzę, że smakował. No więc wszyscy, którzy nas widzieli, też bardzo pozytywnie na nas reagowali. A jak osiołkom się tutaj podoba na tej polskiej ziemi w Świętokrzyskim? Na tej polskiej zamarzniętej ziemi. No taka zamarznięta, zaśnieżona pewnie niespecjalnie im się podoba, bo one wolałyby zielone pastwisko, ale tych zielonych pastwisk mamy tutaj bardzo dużo całe lato, więc myślę, że są zadowolone swojego nowego miejsca. Mają 1,5 hektara około do chodzenia, więc całymi dniami chodzą. No, rzeczywiście to taka ośla terapia. To jest coś bardzo przyjemnego. Który mnie ugryzł? Który to? Ty to chyba. Ten, bo akurat otaczają nas najmłodsze osiołki, które są no troszkę jak dzieci i one różne rzeczy po prostu ciekawią je, czy może nie są jadalne, więc właśnie szaliczek już masz troszkę wymiętoszony. No, ale jak udaje, że to nie on. Tak, to jest Gizmo, to jest największy kombinator ze wszystkich osiołków. No jesteś kombinatorkiem. Powiedz, jak wam się tutaj mieszka z tymi osiołkami, bo przybyliście tutaj z tymi osiołkami i stwierdziliście, że założycie takie gospodarstwo z osiołkami, tak? Tak, pomysł na całe gospodarstwo był mojej żony, od razu muszę przyznać. Na studiach na pedagogice specjalnej usłyszała wzmiankę właśnie o onoterapii i wtedy się zainteresowała tematem osiołków. Mi się ten pomysł wydawał, no powiedzmy, szalony delikatnie z początku, ale jak zaczęłam poznawać osiołki coraz bardziej, to wydawało mi się to coraz fajniejsze. Jak ludzie reagują na te osiołki i czy jest sporo chętnych, żeby właśnie się tutaj z nimi zaprzyjaźniać? Zwykle reagują tak jak ty, więc zwykle są zadowoleni, bo osiołki, tak jak widać, one szukają kontaktu. Nawet tutaj nasz pan kamerzysta musi się odganiać i chodzić, bo go osiołki... Pozdrawiamy cię, Wojtku! Bo osiołki ciągle do niego podchodzą. Tak, i to nie musimy ich żadną marchewką tutaj przekupować, żeby do nas podeszły. One lubią kontakt z człowiekiem, lubią dotyk, lubią właśnie głaskanie. Jest udowodnione, że częstotliwość ludzkiego głosu im odpowiada. Więc też odwiedzający, no nieraz z jakichś dużych miast ktoś przyjeżdża, tak, gdzie dzieci pierwszy raz w ogóle widzą coś większego niż pies i się troszkę obawiają, ale jak dłużej pobędą przed osiołkiem, zobaczą, że on jest bardzo spokojny, że on tylko chodzi, chce, żeby go miziać, to się szybko bardzo przekonują i są zadowoleni, uśmiechnięci od nas wyjeżdżają wszyscy. Jaka jest natura tych osiołków tutaj? Czy właśnie poznajecie, jaki mają nastrój danego dnia, coś szczególnie lubią? Coś was zaskoczyło? No, zaskakuje nas ciągle coś, bo przy zwierzętach no tak naprawdę nie potrafimy z nimi rozmawiać, więc one ciągle coś wymyślają nowego. A co potrafią wymyślić? No różne rzeczy. Ostatnio na przykład Gizmo, który tu cię zaczepiał mocno, przeszedł przez płot. Jak mnie zobaczył, bo do niego od razu poszedłem, żeby go wprowadzić z powrotem, to stwierdził, że wróci, ale no wrócić mu się już nie udało tak sprytnie i uszkodził 100 metrów płotu naraz. Ja tak stałem z tą linką, która zatrzymuje osiołki, żeby gdzieś poszły, i osiołki chciały przejść od razu, jak mnie widziały, no i tak nie wiadomo, co robić. Generalnie zawsze się coś tutaj dzieje. Jaka to jest rasa osiołków? Bo widzę, że czy to jest po prostu młodszy i ma taką inną trochę sierść krótszą, bo te są takie długowłose. Mamy tutaj dwie różne rasy osiołków. Jest rasa, te szaraczki takie z krzyżem przez plecy, które tutaj widzimy, to jest rasa, która się nazywa kotenden i to są tak naprawdę bardzo duże już osiołki hodowane jako juczne. Pochodzą właśnie jedne i drugie z Francji, a te włochate to jest bardzo specjalna rasa, nazywa się płatu. Pochodzą z francuskiego regionu Poitiers. Jedni mówią, że to nazwa regionu wzięła nazwę od nazwy osiołków, inni, że odwrotnie, także samo to podpowiada, że to są bardzo stare rasy. Rozmowa rozmową, a na planie dzieją się różne rzeczy. Osiołki lubią płatać figle. Nie wiem, czy kamera to odda i pokaże, ale ten osiołek ma tu nawet takie miejsca wygłaskane, bo on się właśnie tak ustawia tyłem, bo najbardziej tutaj lubi być masowany. Tak, Wik jest specjalny. Nauczył też najmłodszego tak, żeby właśnie się ustawiać do wszystkich tyłem. I też osiołki generalnie nie kopią tak jak konie i dodatkowo się to wzmaga tym, że od małego się jak najwięcej po tyłeczku trzeba miziać. To wtedy im się dobrze kojarzy, że ktoś podchodzi od tyłu i zamiast kogoś chcieć kopnąć, to on się tylko wycofuje tym tyłeczkiem, żeby go tam miziać. I czeka. Co to jest za teren tutaj? To jest teren Natura 2000? Tak, tutaj stoimy, tu gdzie stoimy nawet, tu kawałek naszego budynku gospodarczego stoi na obszarze Natura 2000. Las, który za nami widzimy, jeszcze 100 lat temu był łąką, ale moja babcia sobie tutaj dorabiała właśnie i ten las sadziła. Teraz to jest Park Narodowy Świętokrzyski, a domek, w którym mieszkamy, to właśnie też jest po wspomnianej mojej babci i tutaj od 80 lat stoi ten domek i budyneczek, który jest oślim domkiem na razie. Marysia powoli zaczęła zawierać bliższe ośle przyjaźnie. Przyjęcie do grona znajomych było z pompą. W Baszowicach jest wesoło, ale także cicho i spokojnie, po wiejsku. To z pewnością miejsce dla osób szukających wyciszenia i kontaktu z naturą. Czas tutaj wydaje się płynąć zupełnie w innym rytmie niż w mieście. Turyści przyjeżdżają tu wypoczywać wśród osiołków, ale także w jurcie, namiocie wzorowanym na mongolskich tradycyjnych konstrukcjach mieszkalnych. Jak wam się tutaj mieszka? Cudownie. To jest... Może nie powinnam tak mówić, ale naprawdę cudownie. To nie jest reklama. My po prostu znaleźliśmy takie swoje miejsce, gdzie dobrze się czujemy. Albo nie wiem, może to miejsce znalazło nas, bo w sumie tutaj było, czekało, a my tylko musieliśmy podjąć decyzję, że tu zamieszkamy. Ale kiedyś wasze ścieżki życiowe wydawało się, że pójdą w inną stronę. Mówię o wykształceniu, o marzeniach tak. O przyszłości. Tak, ale wydaje mi się, że jednak były taką podstawą i gdzieś tam jednak w tą stronę nas prowadziły, mimo że wydaje się, że wcale nie są podobne do tego, co teraz robimy. Bo Piotrek studiował mechatronikę, ja malarstwo, później pedagogikę specjalną, ale tak naprawdę to wszystko jakby buduje się jak klocek na klocku w taką wieżę, w jedną całość. I dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy dzięki temu. Pamiętasz ten moment, kiedy tutaj przyjechaliście i sobie pomyśleliście, podjęliście tą decyzję, że zostajecie, że będziecie tutaj mieszkać, że to będzie wasz dom? Tak, mam nawet takie zdjęcie, jak stoimy sobie na ganku tego domu. Był jeszcze wtedy żółty, taki typowo musztardowy kolor. Wszystko było jeszcze takie puste dookoła. Był tylko ten domek i stara szopka, taka waląca się. No i teraz już wszystko wygląda zupełnie inaczej, ale została właśnie stara jabłoń, kosztela, orzech. I jakby ta przyroda dookoła, nic się nie zmieniło. Jak wasza rodzina, najbliżsi, przyjaciele zareagowali na wasz pomysł na życie? Wydaje mi się, że z początku trochę nie dowierzali. Znali nas jakby z zupełnie innego środowiska, tak? Mieliśmy znajomych, którzy nas znają jako te osoby, które mieszkały w Krakowie, albo jako podróżników i pewnie ciężko było im uwierzyć, że gdzieś kiedyś osiądziemy i rzeczywiście zostaniemy tam na stałe, ale no, to była nasza droga, w sensie mieliśmy taki etap, który wtedy nam odpowiadał i mamy teraz inny moment w naszym życiu, do którego też musieliśmy dojrzeć. Stworzyliście tą jurtę. Czy jest wielu chętnych, żeby właśnie tutaj odpoczywać i przebywać z tymi osłami? No i także oczywiście z wami. Tak, sporo. Wydaje mi się, że jurta bez osiołków, ani osiołki bez jurty nie byłyby takim fajnym połączeniem, nie byłyby aż tak atrakcyjne, ale jeśli to jest jurta na farmie z osiołkami, to wtedy już, nie wiem, chyba od samej tej nazwy niektórym już się zapalają takie iskierki w oczach, że o, tam pojedziemy. Nie bez żalu opuszczamy miejsce pełne włochatego szczęścia. Trafiamy do niezwykłego miejsca. Laboratorium książki we wsi Dąbrowa Dolna w gminie Bodzentyn. Prowadzi je Radosław Nowakowski. Trafiamy na strych domu artysty. To właśnie tu jest jego pracownia, gdzie powstają niezwykłe książki w niekonwencjonalnej formie, napisane nietypowym stylem, które od lat niezmiennie zadziwiają, zachwycają i zmuszają do zatrzymania się i refleksji. Od zawsze kochał pan książki? Tak, ponieważ tak się złożyło, że urodziłem się na ulicy Sienkiewicza w Kielcach. Oczywiście wiadomo, że w szpitalu, no ale od dzieciństwa mieszkałem, od małego mieszkałem na ulicy Sienkiewicza w Kielcach, pomiędzy księgarnią a sklepem muzycznym. No i tak się śmieję, że to zdeterminowało moją przyszłość, bo raz, że jestem pisarzem, książkarzem, liberatem, jak to mawiają niektórzy moi znajomi, oraz muzykiem. No, cudownie, czyli właściwie nie mogło być inaczej, to było przeznaczenie. Nie mogło być inaczej. Czy kiedyś Pana męczyło, bo tworzy Pan nietypowe książki, męczyło Pana kiedyś, że książka jest taka tradycyjna? Pomyślał Pan, jak już był Pan mały, że ta książka mogłaby wyglądać inaczej, mieć inną formę? Nie, to mnie nie męczyło. To jest może nawet zaskakujące, że w sumie jestem miłośnikiem bardzo klasycznej literatury też. Natomiast pierwsza książka, jaką zrobiłem, a zrobiłem ją w 1976 roku, była inna, była dziwna i zakręcona, tak jakbym po prostu nie potrafił zrobić jakiejś normalnej książki. Cały czas myślę o książce tak jak o przestrzeni, do której się wchodzi i w której czytelnik, po której czytelnik musi wędrować. Obojętnie czy to jest dom, czy to jest cała kraina, czy to ulica, czy pejzaż. No i tak to się jakoś poukładało. Artysta książki pisze, tłumaczy, rysuje, projektuje strony, tworzy litery, zastanawia się nad konstrukcją, otwieraniem, zamykaniem, rozkładaniem, przebiegiem tekstu, robi modele, wykonuje skład i łamanie, redaguje, wybiera papier, drukuje i oprawia. Jak mówi, szaleństwo jest metodą, dzięki której jego książki są takie, jakie chce, żeby były. Tak się złożyło, że właśnie dawno temu ja sobie pod wpływem lektury pierwszego polskiego wydania słynnej książki Marco Polo Opisanie świata zadałem sobie takie pytanie, czy świat da się opisać, czy on jest opisywalny, a jeśli tak, to w jaki sposób go można opisać, żeby ten opis był jak najbardziej adekwatny do całej złożoności świata. I w zasadzie wszystkie moje książki są kolejnymi częściami nieopisania świata. Dlaczego nieopisania? Ponieważ oprócz pisania jest w nich cała masa elementów, które są niepismem. W zasadzie wszystkie elementy, z których składa się książka, służą opowiadaniu pewnej historii. Ale jest też opis świata płaskiego. Tam na ścianie wisi mapa, która jest oczywiście dwustronna. I uwaga, po zdjęciu mapa ta staje się globusem. Oczywiście globus też powstał w sposób przypadkowy, ponieważ jeden z pierwszych egzemplarzy, jakie wydrukowałem, okazało się, że był z błędem. Wywołało to moją wściekłość i chwyciłem tę planszę i zmiąłem ją i nagle eureka, odkrycie, no przecież to jest globus, no kula ziemska, jak znalazł. Czy może Pan nam pokazać niektóre z tych książek, które wyglądają dość nietypowo. Jak tę książkę można... O, tak. Tak, czytamy w ten sposób, tak. Ale... Ale możemy czytać też w drugą stronę. Bardzo pomysłowo. O czym jest ta książka? No właśnie, to jest opis świata tulejowego, sześciowarstwowego. I to w zasadzie wyczerpuje odpowiedź, no trzeba po prostu ją przeczytać całą. W zwariowanym naszym świecie zrobiłem książkę, o której mówię, że jest ślimbukiem, bo ma kształt ślimaka. Co jest bardzo ciekawe, ta książka mi się przyśniła. Wstałem, zrobiłem sobie model, to kółeczko mogę tutaj wyjąć, bo ono tylko usztywnia skorupkę. Potem powstała książka, która ma tytuł Ogólna i szczególna teoria wolucji. O. Jak widać, literki też są specjalnie zaprojektowane do tej książki, bo są takie ślimakowe, z takimi wolutkami. I w zasadzie jest to opis i pochwała świata powolnego. Jest traktat o wodzie, 4 rzeczy o wodzie. Oczywiście. Literki trochę płyną. No właśnie, wszystko płynie. Pantelej. Jest traktat o drewnie. Literki są o tyle interesujące, że zostały wycięte w drewnie. To są takie poważne rzeczy, powiedzmy, ale z zupełnie rzeczy niepoważnych to chciałbym sięgnąć do książki, która ma tytuł... Kukuryki. Kukuryki, właśnie. No i tu są wierszyki, które są komponowane w ten sposób, że ich punktem wyjścia jest słowo, które ma kurę w środku. Tak na przykład słowo kurakao. Może Pan przeczytać ten wiersz? Kurysywa I wierszyk jest następujący. Wszystkie kury mają pazury i drapią nimi okropne bzdury. Gdy stoją na lewej, to drapią prawą, gdy stoją na prawej, to drapią lewą. Od tego drapania kręci im się w głowach, dlatego krzywe wydrapują słowa. W lewo lub w prawo litery się chylą, wpadają na siebie, tłoczą się i brylą. I tak z mozołem kury grafują wstrętnym bazgrołem, a ich pismo koślawe kurysywa się nazywa. Piękne. Czy pokazałby mi pan teraz książkę, która została nagrodzona w Seulu bodajże, tak? Tak, prawie 20 lat temu została nagrodzona w Seulu. Zdobyła tam drugą nagrodę. Nie dojechałem do Seulu, ale przysłano mi w nagrodę 1 000 000 łonów plus bardzo piękny dyplom, bo w takiej drewnianej szkatułce. Na stole się nie zmieści, ponieważ ma ponad 10 metrów długości i jest to ulica Sienkiewicza w Kielcach, przy której to ulicy, tak jak mówiłem, urodziłem się. Czyli ten wędrowiec idzie ulicą. Idzie ulicą. Tu się ulica Sienkiewicza kończy. Nasz wędrowiec zatrzymuje się tutaj, sobie przysiada na tym murku i on zawraca i wraca na dworze z drugą stroną ulicy. Zatrzymani, zaczytani, nieco zamyśleni, ale także pozytywnie zakręceni. Ruszamy w dalszą drogę, do kolejnych miejsc, z klimatem i z pasją. Ja nie mam marchewki. Nie mam. No, mogę go trochę poprowadzić? No, tylko musi ruszyć. O, chodź. No, doszedłem do wolniej trochę. No, coś jeszcze? Się okilują spacerki.